Cześć, na przykładzie misia pokażę Wam, jak poprawnie i dobrze założyć pampersa. Mamy pampersa. Te większe rzepy będą na dole, a te mniejsze płatki będą u góry. Najważniejsza zasada: nie podnosimy dziecka za nóżki, ponieważ możemy uszkodzić stawy biodrowe. Także delikatnie wsuwamy rękę i wkładamy pampersa. Możemy dziecko delikatnie obrócić. Ok. I teraz zapinamy. Zwróćmy uwagę, aby pampers był na wysokości pępka, nie wyżej, ani nie niżej. I zapinamy rzepy. Dobrze. Jeszcze trzeba zwrócić uwagę, aby te falbanki nie podwinęły nam się tutaj, bo mogą podrażnić dziecko. I zasada jednego palca. Wkładamy palec tutaj i sprawdzamy, czy pampers nie jest za mocno zapięty. Jeśli mieści nam się palec, to jest ok. No i tak mamy ładnie założonego pampersa.